No cóż, moi drodzy, ostatnio graliśmy w The Man From The Window, teraz zagramy w The Girl In The Window, czyli nie dziewczynce z okienka, tylko dziewczynce w okienku. I to jest bardzo ważna różnica, bo tutaj chyba nie będzie żadnych dziwnych potworów. Ponieważ, moi drodzy, 20 lat temu zdarzyło się bardzo dziwne morderstwo. Ta sprawa nigdy nie została rozwiązana, a dom został opuszczony od tamtego czasu. Niektórzy w wiosce sądzą, że widać w nim dziwne rzeczy. W sensie w tym domu. Okej, to jest ten domek i nie wygląda jak coś bardzo nawiedzonego, wygląda jak zwykły domek, no ale jeden z tych domów został zauważony przez ludzi. Widzieli tam dziwne rzeczy, niektórzy uważali, że widzieli dziewczynę w oknie. Jest to dziwne, ponieważ dom został opuszczony 20 lat temu po tym strasznym przestępstwie. I tu pojawia się nasz bohater, czujesz, że coś cię wzywa ze środka tego domu. Wchodzisz, aby to sprawdzić i drzwi zamykają się za tobą. Jak to drzwi... O, dobra. Chciałem powiedzieć, jak to drzwi zamykają się, jak są otwarte. Nie lubię być zamknięty w tym... Nie podoba mi się, że jestem zamknięty w tym domu. Czas sprawdzić, o co chodzi. I moi drodzy, zaczynamy grę. To jest taki typowy escape room. To znaczy musimy klikać na rzeczy, patrzeć, czy coś z tych rzeczy udałoby nam się na przykład wyjąć, do czegoś użyć. To jest, zobaczcie, deska. Myślę, że ją będzie można jakimś łomem spróbować ogarnąć. That would be too risky. Są jakieś kable. Okej. Musimy przeciąć albo zielony, albo czerwony kabel, ale najpierw musimy wiedzieć, który. Tu, zobaczcie, jest świeczka. O, świeczka nam się do czegoś przyda. Zamknięta szuflada. W tej szufladzie mamy zdjęcie. To jest chyba czwartek, 2:14. Stał tak 3 godziny. Okej, czyli mamy jakiegoś tajemniczego ziomeczka. Spoko. I to chyba tyle, jeśli chodzi o tą ścianę. W tej ścianie. Tu mamy chyba bezpieczniki, prawda? O matko. A nie mogę ich dotykać gołymi rękoma, bo mnie porazi prąd. Dobra, czyli prawdopodobnie musimy mieć jakieś rękawiczki. Okno jest zamknięte, nie możemy nic z nim zrobić. Tu jest, zobaczcie, pamiętnik. W poniedziałek widziałam podejrzanego typka obok naszego domu. Wygląda, jakby nas obserwował. Wtorek. Znowu zobaczyłam tego gościa. Tym razem bardzo się śpieszył, ale mogłam mu się przyjrzeć. Powoduje, że się denerwuje. Środa. Boję się. Cały czas wyglądam przez okno, żeby go pilnować. No i czwartek. Mężczyzna przed znowu i stał 3 godziny tyłem, odwrócony tyłem do domu. Nigdy na mnie nie spojrzał, ale wiedział, że go obserwuje. I to chyba tyle. A to jesteśmy my, czyli to jesteśmy tą osobą, która tutaj mieszkała. Kim on jest? Czy ona sobie zrobiła zdjęcie w lustrze, czy... Chwila, jak to działa? Ona musiała sobie zrobić zdjęcie w lustrze, chyba że ktoś inny z innym aparatem zrobił jej zdjęcie. To jest podejrzane, ale dobra. Mamy dziwne zdjęcie. Mamy szyfr, który będziemy musieli odgadnąć, tylko zobaczcie, to nie jest szyfr liczbowy, tylko to jest szyfr różnych dziwnych znaczków. I mamy też kasetę. To znaczy, że prawdopodobnie jest też gdzieś... Że jest też gdzieś opcja odtworzenia jej. Horror w ukrytym miasteczku. I tu chyba jakiś klucz możemy włożyć. Nie, to są kody! O, krzyżyk, cebula, kieliszek. Gdzie to? Ja to sobie zapiszę. Ja to sobie zapiszę, żeby nie mieć problemów. Krzyżyk. To jest czosnek chyba, prawda? Czosnek. Napój i lubka. Dobrze wiedzieć. Przyda nam się być może do czegoś. Czy w kwiatku coś jest? W serze? A chyba nie, w butelce. Aha, chwila, nie mogę tego podnieść. Jest przyklejone do stołu. Kto by przyklejał do stołu butelkę? Dobra. Tu jakiś obrazek.
Bardzo dziwny, prawdopodobnie też jakaś podpowiedź. I tu coś mamy, zobaczcie, ukryty był klucz. A to znaczy, że to jest klucz, nie, to nie jest klucz do tego, ale to może być klucz tutaj, prawda? Square handle. To chyba nie ta szuflada, prawda? Nie, bo by nam się otworzyła. To jest szuflada do czegoś innego. Do czego w takim razie? Tutaj jest na kłódkę. Idziemy dalej. Bo zobaczcie, w ogóle tutaj nie byliśmy w reszcie tych rzeczy. To się na pewno otwiera. Tu jest zawias. Więc to na pewno można otworzyć, albo i nie. Myszka? Myszunia? Myszy trzeba ser dać! Tak. Dla myszy będzie ser. Kamień może niekoniecznie. Tu trzeba jakiś kod wpis... O, dobra. Tu się coś wpisuje. Tego nie wiemy. Tu... O, czy to jest nasz kod? Chwila. Czy tu będą te nasze znaczki? Nie, tu są zupełnie inne znaczki. Słuchajcie, to jest dużo trudniejsze niż mi się wydawało. Ja naprawdę myślałem, że to będzie troszeczkę prostsze. Czy to są te znaczki? To też nie są te znaczki. What? Dobra, a spokojnie, słuchajcie. Przesunął nam się kieliszek. I kieliszek, zobaczcie, był oznaczony jako coś, co powinniśmy wziąć. Czy to jest klucz od tego? Chyba niekoniecznie. A może? Może to się przeciąga? Nie przeciąga się. No nic, mamy telewizor. Odtworzylibyśmy kasetę. Ale telewizor nie działa. I nie będzie działał, dopóki nie ogarniemy prądu, prawda? I dopóki nie ogarniemy też wtyczki. Tu jest zdecydowanie dużo więcej rzeczy do zrobienia, niż bym tego chciał. O! Dobra, mamy taśmę. Piątek udawał, że czyta gazetę. Okej, i mamy te znaczki, które prawdopodobnie coś znaczą, ale nie mam pojęcia co i chyba się nie dowiem, dopóki nie znajdę jakiegoś... Coś tam jest, ale nie włożę tam ręki. Może parasolką? Nie. Może jakbyśmy tam coś wlali? Aha, i to wszystko! Czy mogę parasolem podważyć tą deskę? Kamieniem? Taśmą? To jest elektryczna taśma! Chwila, czy ja mogę tą elektryczną taśmą pokleić? Nie mogę. A to jest w ogóle jakaś latarnia? Dobra, nam tutaj bardzo, bardzo dużo rzeczy przeszkadza. Czy taśma coś zrobi? Nie. Czy kieliszek? Chwila, tu jest butelka wina. Może butelka wina jest potrzebna do kieliszka? Może kamieniem? O, tak, kamieniem! Rozbiliśmy, w środku był klucz. Ten klucz nam coś, mam nadzieję, zaraz otworzy. Może otworzy to? Otworzyło. Jest rękawiczka. Dobra, słuchajcie, idzie nam dobrze. Teraz tak. Tu pewnie mamy minigierkę. Jak obstawiam. Pewnie tak. Ta wtyczka musi pójść tu. Czyli tu tak. A bum, bum. Jest światło, doskonale. Mamy prąd, słuchajcie. A to oznacza, że... To w sumie nie oznacza zbyt dużo. Przydałby nam się śrubokręt, żeby to odkręcić, prawda? Mieliśmy też chwilę tutaj. O to, co to było? Czy nie możemy tego zrobić ręką? Czy to są kable? Czy to są bezpieczniki? Co to jest? To wygląda jak jakiś
dzwoneczek albo coś. Telewizor. Telewizor nam nie odpali, bo nie mamy kabla. Czy jak po prostu włożymy go tu? Nie, nie włożymy go tu. To jest zamknięte, nie mamy klucza. Ta lampa nam do niczego, znaczy ta świeczka do niczego nam się nie przyda. Może coś jeszcze tutaj jest, czego nie zauważyliśmy. Poczekajcie, wyłączmy może światło. Bo to światło nam, zobaczcie, nic nie daje. To, że ono świeci, nie daje nam kompletnie niczego. Więc pytanie, po co ono świeci? Wait. Nie. Jest to samo. Są dziury. Dobra, są dziury, słuchajcie, na tej zasłonie i to światło powinno prawdopodobnie zaświecić nam na odpowiednie elementy na ścianie? Tak się powinno zrobić. A czemu się tak nie robi? Czemu nie działasz? Te dziury powinny nam oświetlić odpowiednio wzory. Może poczekajcie, zobaczmy. Dwa bliżej i dwa daleko. Czyli te dwa. Nie, no tak tego nie zrobimy na pewno. Chwila, podnieśliśmy oparcie. I co? Czuję, że coś jest pod tym oparciem, albo pod tym krzesłem. Mam wrażenie, że to może być coś z tymi książkami. Co ja właśnie podniosłem? Notatnik! Tak! Mamy kolejny list, a raczej kolejne zdjęcie. Wtorek udawał, że mnie nie widzi. Chwila. 1, 2, 3, 4. Eksperyment. Mysz do sera. Kłódka. 1, 2, 3, 4. Tu jest, zobaczcie, naderwane z tej. Czyli lewo, lewy róg. Czekajcie, ja to sobie też narysuję. Mamy cztery rzeczki. Tu jest kropeczka, tu jest kropeczka. Tu są dwie. I tu są takie. To może nam pomóc. Eksperyment z myszą, no to najpierw musimy odkroić sobie trochę myszy. Roślinki, trzeba odkroić liść. A jeśli chodzi o to... Dobra. Doniczki mają różne wzory. Eksperyment, to jest na wampira, zobaczcie. I tu jest oderwana... oderwana kartka z zaznaczoną gwiazdką. Dobra, ale to nam i tak bardzo pomogło, słuchajcie. To nam i tak bardzo pomogło. Wiemy, że jest na pewno na początku gwiazdka. Potem jest księżyc, a te dwa pozostałe myślę, że możemy jakoś zgadnąć. Może to było to? I teraz tak, poczekajcie. Otwieramy. O! Udało się! Tą mysz, żeby zachęcić w ogóle, żeby wyszła, potrzebujemy do tego sera. A ja nadal nie wiem... Chwila, może tą deskę tym szkłem? Lusterko może na obrazie, bo tu jest wampir. Dobra. Nie wiem, o co chodzi. Co to miało oznaczać? Co to jest za... znaczek. Tu są pokazane doniczki. A co jeśli na tych doniczkach jest jakiś kod? Zobaczcie. To na tych... na tym czymś to są ilość liści może? Chwila, tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć liści. No to dajmy tutaj sześć, tak? Potem na tej pięć. Potem 4, 3. Czyli 6, 5,
4, 3? To by było zbyt proste. 6, 5, 4. Come on? Dobra. Dobra, w środku mamy zapałki i poniedziałek patrzył się na mnie. Na pewno zapałki możemy użyć ze świeczką. Mamy podświetloną świecę. Czy możemy? Nie, tam na pewno nie się nie zmieścimy. Ale możemy poświecić na ścianę? Nie, ale możemy poświecić na mysz? Patrzcie, patrzcie. Szkłem. Parasolem? Parasolem. Tak. Mamy, słuchajcie, problem rozwiązany jeden. Klikamy tu. Kładziemy to. Izolujemy. Wkładamy. Jest prąd. Mamy włączony telewizor. Dajmy play. To jest pokrętło od telewizora. I babka rysuje nam tak. Pokrętło w tą, pokrętło w dół i X. Dobrze rozumiem? Czyli to pokrętło musi wskazywać w tą. Tego pokrętła jednego nie mamy. Więc pojawiło się tu. Wkładamy pokrętło tu. Robimy tak, jak ona pokazała. Dostaliśmy od śrubokręta rączkę. Albo zrobiliśmy nożyk. Ale dobra. Teraz nam wszystko pasuje. Okej, wiadomo, zamordowali ci, jesteś duchem. Już rozumiem, już nie musisz tak się, kurczę, tutaj mi pokazywać. Ja chcę ci pomóc, okej? Chcę rozwiązać zagadkę. Chyba, że... Okej. Tylko co to ma oznaczać? Do czego jest potrzebny ten znaczek? O! Chwila! My mieliśmy jeszcze to do wyjęcia. Bo przecież ten nożyk był do zrobienia. Dobra. Na wampirze trzeba zastosować to. I on nam pokaże... Kolejny znak. Chwila, czy ja jestem głupi? Czy to jest wzór na kłódkę? Come on, nie mówcie, że to jest... Nie mówcie, że to jest wzór na kłódkę. To nie było zbyt mądre z mojej strony. Nie było zbyt 200 IQ z mojej strony, przyznam wam się naprawdę. Wyłączamy światło. Wszystko nam się pojawia. Wszystko widzimy. Otwieramy. Mamy też miseczkę. Pokazują nam się kody. I to jest tak. Nie wiem, która jest która. Nie, wiemy, która jest która. Patrzcie. Tu jest pokazane, która jest która. Pierwsza. W sumie nawet to ja mam, zapisywałem to wcześniej. Czyli tak. Pierwsza to jest ten znaczek. Druga to jest w rogu, czyli ten znaczek. Zaraz wam wszystko pokażę. Potem jest pyk, pyk. A potem jest swirl. Więc możemy sobie teraz światełko zapalić. Nie ma najmniejszego problemu. Kłódeczka tak. Tu musi być trójkąt, taki odwrócony. Tu musi być... Oj, woda. Właśnie ją pominąłem. Woda. Tutaj musi być to takie dziwne kółko, oto, a tutaj musi być wir, bum. I uwaga, uwaga. Podejrzany. W naszej szufladzie mamy pręt. Czy ten pręt wystarczy, żeby podważyć tą deskę? Oczywiście. I mamy dzięki temu deskę i mamy czosnek. Okej. Czosnek powinien nam coś nowego wyjawić na ziomeczku. Wyjawia.
ale ja nadal nie wiem, co on mi pokazuje, więc może wróćmy do rzeczy, które są ważne. Ważne jest, aby wywabić naszą myszkę i mysz przyjdzie, tak? Tak mówicie? Może zgasić światło trzeba? Otworzymy pojemnik i przyjdzie mysz. Liczę na to. Chyba, że potrzebujemy rzeczywiście... Deskę potrzebowaliśmy. Dobra, jest myszka. Myszko. A jakbym cię tak wpuścił tutaj i byś mi wypchnęła klucz. Doskonale, myszko, doskonale. Czy to jest... Czy to jest klucz od tego? To jest klucz od tego, moi drodzy. Mamy śrubokręt. Mamy winko. Winko nalać naszemu ziomeczkowi. I z tego, co wiem, to on chciał lusterko plus winko. Napił się i pokazał nam pusty kwadracik. Może odkręćmy to. To nam do czegoś było potrzebne? Albo i nie było. Otwieramy. I mamy kod. Dobra. Z panem wampirem, jaka jest kolejność? Czy to jest kolejność? Czy kolejność była pod tymi zdjęciami? Zobaczcie, tutaj. Krzyżyk. To. Po czym to i to. Czyli tak. Krzyżyk, czosnek, kieliszek i lustro. Jeśli to jest ta kolejność. Czyli... No, w sensie i tak będziemy... Mamy tylko cztery kombinacje jakby teoretycznie. Krzyżyk to jest... To jest tak. Muszę sobie to namalować. Czosnek. To jest tak. Kieliszek było puste chyba, prawda? Kieliszek jest pusty, a lusterko jest takie. W takim razie, dobra, wystarczy tego lusterka. To, pusto i to. Już? To serio było takie proste? Nie powinieneś iść. Ale ja chyba nie mam wyboru w tym momencie. Sorry. Ale ja chyba wszystko wykorzystałem. Dosłownie każdy element. Wydaje mi się. W końcu na zewnątrz. Zdecydowanie coś dziwnego działo się w tym domu. A to? Siblings killed, czyli rodzeństwo zabite? Co? To ja? Chwila. Ten kawałek gazety zgadza się z gazetą ze ściany. Teraz rozumiem. To dlatego ten dom był dla mnie taki znajomy. Czyli wychodzi na to, że to była dwójka i to jest mój to jest mój home, to jest mój dom, ale co tu wytłumaczyłoby tego pana na zewnątrz? Co on robił? Jaki był jego cel? Czy my byśmy się dowiedzieli? Czy może to jest w drugiej części gier? Od tego twórcy jest więcej, więc może to jest jedna wielka złączona fabuła. Myślę, że niedługo się dowiemy. Cześć!